Witam Państwa. Nazywam się Rafał Pomianowski i jestem lekarzem dentystą w gabinecie stomatologicznym Klinident we Wrocławiu. Dziś chciałem Państwu udzielić kilku informacji i wskazówek, jak należy postępować po zabiegu usuwania kamienia zębnego i osadów. Po zabiegu należy bezwzględnie powstrzymać się od jedzenia i picia oprócz czystej wody przez co najmniej pół godziny. Przez 24 godziny należy unikać barwiących pokarmów i napojów, tak zwana biała dieta. Należy unikać czerwonych buraków, jagód, Coca-Coli, kawy, herbaty czy przypraw. Często występuje nadwrażliwość na ciepłe, zimne, słodkie i kwaśne pokarmy. Należy stosować pasty przeciwdziałające nadwrażliwości na zęby. Po zabiegu może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł, ale powinno ono całkowicie ustąpić już następnego dnia. Podczas zabiegu może dojść do podrażnienia języka, podniebienia i dziąseł. Można stosować odpowiednie preparaty na podrażnienia jamy ustnej dostępne w aptece, chociażby Traskodent. Zawsze chętnie pozostajemy w kontakcie z naszymi pacjentami, dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszym lekarzem prowadzącym.